Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Rise of the Ronin i znowu znajdujemy się przed wielką willą w Yokohamie, gdzie chciałbym kontynuować ten wątek związany z Perrym, rozpoczęty ostatnio. Tutaj druga już misja więzi z jego udziałem na nas czeka. Na razie jeszcze tak do końca nie wiemy dokładnie, czego to będzie dotyczyło, chociaż no, jak najbardziej się można domyślać, że te wątki z poprzedniego odcinka właśnie będą w pewien sposób kontynuowane. Porozmawiajmy zatem. It seems you took care of that trouble between my men and the expulsionists. Though I seem to recall, I asked you not to shed any blood. Well, either way, that's one less worry for now. No właśnie, to jest też rzecz, o której zapomniałem przy wykonywaniu ostatniej misji więzi niestety. Że tam faktycznie opcjonalnie mieliśmy też korzystać na przykład z drewnianej broni. Ja niestety o tym zapomniałem, ale tutaj mamy okazję też zobaczyć, jakie są ewentualne konsekwencje. A konsekwencji praktycznie nie ma, po prostu Perry wspomina o tym tak troszkę, że szkoda, że nie zastosowaliśmy się do jego prośby. Zawiązał się spisek mający na celu powstrzymanie negocjacji. Your word is proof enough for me. This is the evidence I've been waiting for. That very official will be at the British Trading House, where I'm planning to pay a call and present him with a gift. I want you to carry the gift and take the opportunity to sniff around. And if they're really plotting something, kill them. Am I clear? If you've got something to say, now's the time. A ty prześcigniesz swojego brata? That's the plan. If I can get Japan to open up, I'll be hailed as a hero back home. That's the only way I'll ever truly understand him. How he lived. How he thought. I believe you're only helping me to find out more about your partner. Am I wrong? We're all seeking something. But at least in your case, the one you seek is still alive. No oczywiście motywacja taka główna naszego bohatera jest całkiem jasna. Zobaczmy. Biegłość, zastraszenie. Nie zamierzam robić za zabójcę. Say there's another way, and you don't have to kill anyone. That work for you? Now. If you're clear on the particulars, you'd best get started. No dobrze, ale co jeszcze w związku z tym, kurczę? Tutaj chcę zapytać o coś innego, ale to będą w ogóle takie standardowe tematy. Więc dobra, na razie zrozumiano. Very well. I am confident your efforts won't be for nothing. The gift I'm talking about needs to be picked up from English House number one. Once you've got it, take it to the British Trading House. Don't let me down. Sprawdzimy, czy będzie tutaj właśnie jakaś opcja, żeby to robić bez zabijania, jeśli byśmy po prostu korzystali z broni drewnianej. Co oczywiście samo w sobie będzie trudniejsze, ale moglibyśmy spróbować po prostu. Udaj się do pierwszego angielskiego domu, aby odebrać prezent. Mamy tutaj aktualizację. Od razu poziom drugi naszej znajomości z Matthew Perrym. Dziwnie to teraz wygląda, że jesteśmy określani jako przyjaciele. Zwłaszcza po tym początku gry. I widzę, że tutaj się musimy udać. No tak, no to jest rzeczywiście ten pierwszy angielski dom, do którego już trafialiśmy swego czasu. Więc obszar mi już jak najbardziej znany. Zobaczymy, jak już tam dotrzemy. To wtedy jestem ciekaw, czy będzie jakaś informacja w lewym górnym rogu ekranu, że faktycznie mogę to zrobić bez zabijania. Poza tym, no tak czy siak, chyba zmienimy sobie wyposażenie, na wszelki wypadek. Bo gdyby się okazało, że też się może to jakoś w ten czy inny sposób różnić, no to może warto by było spróbować właśnie. Dobra, bo to już będzie tutaj, słuchajcie. Ciekawe, z tej strony mamy jeszcze kolejnego psiego pielgrzyma. Z
każdej takiej okazji do przywitania się wolę skorzystać. Tymczasem wejdźmy tutaj na dach, może będzie łatwiej stąd się rozejrzeć. No kurczę. Bo tu już mamy towarzystwo, prawda? No to wygląda. Oj. Pokonaj izolacjonistów. Czekajcie. Spróbujmy zmienić wyposażenie. To będzie przecież tutaj. Drewniana katana i do tego drewniane odaci gdzieś tutaj znajdziemy. I teraz jak będziemy ich likwidować po cichu, to ich tylko ogłuszamy, tak? No jak najbardziej. Więc zobaczymy, czy będzie to miało jakikolwiek wpływ. Tam kręci się kolejny. Po tej stronie już nie za bardzo chyba. No dobra, spróbujemy troszeczkę bliżej podejść. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. To tam się dobijają. Ciekawe. A, ten tutaj wraca. Kurczę. To mnie zaciekawie, bym powiedział. Dobra, może najpierw od ciebie właśnie zacznę, mimo wszystko. Chowaj się od razu. I teraz ty. Dobra, mamy już tylko dwóch. Tutaj kwestia czasu. Skubany się odwraca. No, z tym już musimy walczyć. Więc załatwimy go szybko. Okej. Może uda się coś skontrować, ale dopiero wtedy, jak przestanie, kurde, rzucać we mnie bombami. Dobra, jeden cios tylko skontrowałem, ale to za mało, troszkę. Teraz też się pomyliłem, nie szkodzi. No, dużo dłużej oczywiście będzie ta walka trwała z automatu przy drewnianym uzbrojeniu, no ale trudno. Dopóki jakoś możemy sobie poradzić, no to możemy kontynuować w ten sposób. No i wreszcie. To bądź prezent. Czyli co? Wchodzimy tutaj. Finally, I can breathe again. Whew. That was a little scary. Thanks for chasing those guys off. They think every Westerner's an enemy. Tell me, are they all such good for nothings? No cóż, to chyba bardziej złożona sprawa. A nie odpowiadajmy może w ten sposób. Muszę wspomnieć, że przysłał mnie Perry. Oh, right, then I'll get to business. Kentucky bourbon, the finest you can find. It's in the room back there. Feel free to go on and take it. You better drink that stuff neat though, okay? No to już raczej nie moje zmartwienie, tak czy siak. Zanieść prezent do brytyjskiego domu handlowego. Okej, spójrzmy. Czyli to będzie tutaj, zaraz obok. Możemy jeszcze tak naprawdę rzucić okiem. Bo to będzie w przedmiotach kluczowych. Napój alkoholowy o bursztynowej barwie w szklanej butelce, sprowadzony z krainy zwanej Kentucky. No dobra, lecimy w takim razie. Tutaj na szczęście jestem w stanie to przeskoczyć. No tak. Dostaniemy się od razu nieco szybciej. I idealnie nad tym murkiem. No tak, to tutaj ostatnio tego kotka znaleźliśmy. What's this? If you're the bodyguard, then I'll deal with you first. No i tutaj też kurczę ciekawe, czy ja dobrze robię, że walczę tym drewnianym mieczem, no? Ładnie.
Ej, bo niewiele brakuje, żeby mu odjąć kij. Kurczę. No już za późno oczywiście. Sam straciłem kij. A, teraz inaczej zaatakował jednak niż myślałem. Szkoda. Ale dobra, widzę, że powinienem go pokonać nawet drewnianą bronią na spokojnie. Mamy... A, dobra. Może jednak nie strzelajmy, bo wtedy... Chyba weźmie w łeb mój plan, żeby załatwić to bez zabijania. Pięknie. No i ładnie. So, it seems things have calmed down somewhat. Well, you made it at last. Trouble, I suppose. Ciekawski samuraj sprawił mi nieco problemów. Tyle masz tylko do powiedzenia. To jak wygląda sytuacja? It seems the British have already taken care of him. All it took was a certain golden cake and some scotch. Anyway, it saved us the trouble of having to do something ourselves. Forgive the delay, but allow me to present you with some of our nation's finest bourbon whiskey. I hope you enjoy it. So this is America's famous bourbon. This is welcome indeed. Relations between our great nations will remain amiable as long as I have anything to do with it. It seems negotiations will continue. I owe you my thanks. That's enough. You may consider your ledger balanced. That's right. You're off the hook. No, dzięki, stary. Nie, żeby to tylko od ciebie zależało, ale skąd ta zmiana nastawienia? I figured if you have to have people killed to succeed, you lost your way. My brother would have agreed. In fact, I've actually prepared something special by way of thanks. Drop by the Grand Villa in Yokohama, won't you? See you around, Blade of the Veiled Edge. Pytanie, czy to już w ramach kolejnej misji więzi? Chyba raczej tak. Ale chyba znacznie zwiększyliśmy odblokowano względy, no proszę. I mundur Komodora, rewolwer Komodora też otrzymaliśmy. Kolejna zagraniczna książka przy okazji. Karma przekształcona. No i na razie to tyle. Nie widzę, żeby była kolejna misja rzeczywiście tutaj. Ale skoro można się tam wybrać, no to będę musiał to sprawdzać w takim razie. Na tę chwilę to jeszcze skorzystajmy z okazji, że tutaj mamy ten porządek publiczny zaraz obok. Niewykluczone, że dostaniemy też klucz do magazynu, kto wie. Tylko oczywiście zmienię sobie z powrotem wyposażenie. Będzie to... I tutaj, kurczę, ostatnio chciałem wypróbować naginatę. W końcu tego nie zrobiłem. Może teraz wreszcie będzie ku temu okazja? Zobaczymy. Proszę bardzo, to będzie ta tutaj. No i możemy ruszać. Tylko tak naprawdę już muszę uważać, bo to pewnie będzie od razu teren zastrzeżony. No właśnie. O kurczę. Tutaj szybko mogą mnie wykryć. O, koleś kurczę potężniejszy. To widzicie. Bez walki się nie obejdzie w takim przypadku. Ale przestań strzelać i robić hałas kurczę. A? No, średni styl tutaj na niego, no trudno. A tamten co, stoi sobie? Zaraz pewnie w końcu się odwróci. O, ten atak ciekawy. Okej. Na razie wystarczy. I tu jest jeszcze jeden, spoko.
Ale widzę, że ta naginata, no akurat w tym przypadku bardziej się nada, spoko. Broń, która na pewno ma trochę większy zasięg, więc też spoko. No i koleś wykończony. Lecimy dalej. Mamy trzech groźnych przeciwników, takich jak ten tutaj, którego pokonałem jako pierwszego. Więc nie było mowy, żeby go załatwić od razu jednym ciosem. No ale tych słabszych będzie tutaj więcej, w razie czego. W miarę możliwości będę starał się ich wypatrywać też przy pomocy tego, co mamy na górze. Jest kompas, więc przyda się. No i mamy też Ronina do uwolnienia. Zróbmy to. Ciekawe, czy jest szansa, że właśnie tutaj zgarniemy klucz do magazynu. Tam mamy jeszcze gościa. Załatwiony. No właśnie, już jakiś czas temu zwróciłem uwagę, że wcale aż tak dobrze nie słyszą, kiedy strzelam z tego karabinu. Co nie ma oczywiście za wiele wspólnego z realizmem, ale chyba tego się nie powinniśmy jednak po tej grze spodziewać najwyraźniej. Kolejny tu. Aj. Poprawka, ale to jest ten silniejszy. Więc musiałem powtórzyć kilka razy. Dostał mi tylko jeden nabój. Który strzela? Tutaj jest jeszcze. No dobrze. Idźmy się z nim rozprawić w takim razie szybko. Dobra. Zdjęty. Jednego mamy jeszcze na górze, chociaż to nadal nie wszyscy, zostało trzech. Ale i tak, kurczę, mamy ich tutaj w najbliższej okolicy, najwyraźniej. Najpierw ty. Dobra, to już ten silniejszy. Znowu zmiana stylu na taki nie najgorszy, czy nie najlepszy raczej. Dobra, to zmienię na katanę w takim razie. Się bardziej nada. Muszę cały czas jednak uważać. A prawie bym go zrzucił. Wystarczyłoby pewnie jeszcze raz uderzyć. No dobra. Jeden jeszcze tutaj zaraz obok. Więc akurat jego zaskoczymy. No i dobrze. Mamy klucz. No to bardzo dobrze, skoro klucz jest zdobyty, no to będziemy mogli od razu otworzyć ten magazyn. Dobra, to z tamtej strony. Magazyn możemy otworzyć kluczem i tam zdobyć te skrzynie ze skarbem. Don't rush. Take your time. Tutaj traktat do wykupienia. Is that all? For your patronage. A wiecie co, jeszcze sobie pomyślałem, że skoro teraz tak kręcimy się w ramach aktywności pobocznych, to bym sprawdził może ten strój, mundur Komodora, ale jest kurczę sporo słabszy. Pobiegajmy w nim, chociaż przez resztę tego odcinka. Bo w sumie czemu nie? Tam jeszcze chyba rewolwer tylko zdobyłem. Więc niby można by było to sprawdzić, nawet i zamiast tego karabinu. Tutaj mamy ten rewolwer, ale też już mam sporo lepszy. Apolla. Idziemy w takim razie do tego magazynu czym prędzej, no bo to powinno nam pozwolić zdobyć sporo ciekawych skarbów, jeśli są tam faktycznie aż dwie skrzynki. Magazyn odkryty, nic więcej tutaj. Jeśli dobrze pamiętam, to inny magazyn był chyba gdzieś tam w południowej części Yokohamy. I tam też pewnie w pobliżu wystarczyłoby tylko właściwie
ukończyć jakiś porządek publiczny, tę aktywność. Ale co ciekawe, tutaj mamy tylko jedną skrzynię, czy jednak jest tego więcej? Druga jest na górze, tyle tylko, że akurat tędy się nie dostanę. Musimy tutaj pokombinować prawdopodobnie. Z której strony się uda? A, tutaj oczywiście, spoko. Tylko pytanie, czy stąd doskoczę? To bez większych problemów, kurczę, bym powiedział. No dobra, otwieramy w takim razie. Szabla świtu, między innymi. Tam w ogóle też jakiś mundur zdobyłem, no ale już teraz, kurczę, żeby troszkę uświetnić fakt ukończenia misji więzi u Perego, no to jednak w tym sobie pobiegamy już przez resztę odcinka. W pobliżu jest jeszcze sztandar do odblokowania, a to na górze. No dobrze, tylko tędy akurat się nie dostanę. Muszę próbować troszkę inaczej. Może w ten sposób. I teraz dopiero. Tutaj możemy się zacząć wspinać. No proszę, bez większych problemów. Karma znowu przekształcona. Kurczę, to się dobrze składa, że się tutaj trafiliśmy, czy skoczyliśmy tutaj na górę. No bo patrzcie, niewiele rzeczy tak naprawdę zostało. Możemy na początek tutaj sprawdzić. Ścieżka do oceanu. Zrób zdjęcie zagranicznych okrętów ze ścieżki biegnącej wzdłuż wybrzeża. I to będzie tam. No to sprawdźmy. O ile dłużej mogę teraz latać po tym, jak sobie odblokowałem stosowną technologię u Igasiciego. I chyba jest to zauważalne faktycznie, że ten pasek ki maleje dużo wolniej. No może nie dużo wolniej, nie jest to jakaś ogromna różnica, ale przekłada się to pewnie na trochę dodatkowych metrów, jakie możemy przelecieć. No i dobra, tutaj wybieramy teraz aparat i robimy zdjęcie. W pobliżu akurat mamy po pierwsze punkt orientacyjny, po drugie jeszcze kotka. Skoro mamy tego kota na końcu, to niewykluczone, że to będzie kot perkalowy. A tutaj przystań Zonohana. Na wszelki wypadek podkradniemy się. Tylko że ten kot mnie widzi, to chyba nie może być perkalowy, co? Chyba nie. Niewiele już tak naprawdę tutaj zostało w tej dzielnicy Honcho, bo co jest jeszcze poza tym? Dwie skrzynie ze skarbem tylko, tak naprawdę. O, to jest interesujące, że aż tutaj, to musielibyśmy najpierw przenieść się do sztandaru. Ja z chęcią spróbuję. Nie no, bez problemu tutaj dolecimy. To właściwie tylko w grę chyba wchodzi taka opcja, żeby właśnie tutaj polecieć, no ewentualnie popłynąć. Ale tak jest znacznie łatwiej. Wow, bo mi się wpakował. W końcu jeszcze wpadł do wody. Kolejna zagraniczna książka. No i nie tylko zresztą. Rozumiem, że poza tym niczego tu nie znajdziemy. Więc została mi ostatnia rzecz tutaj. Gdzie by było najbliżej, żeby tam się dostać? Chyba w okolice Długiego Domu wystarczyłoby się przenieść. No bo co, tutaj wystarczyłoby wyruszyć w tę stronę, tylko właśnie. Konieczna będzie wspinaczka. Jestem w stanie tutaj jakoś się wdrapać? Chyba nie. Znaleźć tylko punkt zaczepienia, bo patrzcie, są tutaj te miejsca, gdzie możemy chwycić się naszą linką z hakiem. Więc chyba o to tutaj będzie chodziło, tak naprawdę. Ale z której strony zaczniemy? Prawdopodobnie z tego dachu, więc to wymaga podejścia chyba od tej strony. Już kilka razy to było widoczne w tej grze. A, tutaj mogę spokojnie też sobie przelecieć. Kilka razy to było w tej grze widoczne, że momentami po prostu trzeba pokombinować, z której strony dostać się na miejsce, aby w ogóle móc rozpocząć wspinaczkę.
No i mamy kolekcję ukończoną i związane z tym nagrody. O, tutaj miejsca, gdzie możemy się jeszcze bardziej wybić w trakcie lotu. A tu faktycznie zrobiliśmy już w tym momencie wszystko. No a po chwili namysłu moglibyśmy tutaj sobie cyknąć zdjęcie właśnie z widokiem na tę wieżę zegarową. Zrób zdjęcie wieży z dachu budynku sąsiadującego z bramą północną chińskiej dzielnicy. Popatrzcie, że ta dzielnica Motomachi jeszcze nie została tak do końca odkryta. O, tutaj mamy ten dach, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby dolecieć. Jak tylko zrobimy tę aktywność, to przynajmniej nam się pojawią statystyki i zobaczymy na przyszłość, ile tutaj będziemy mieli do zrobienia. A tu faktycznie ładny widoczek na wieżę. No i teraz możemy sobie za chwileczkę zobaczyć prawdopodobnie, jak to tutaj wygląda. O, interesujące, że nadal jest to zablokowane z jakiegoś powodu. Ciekawe czemu. Wydaje mi się, że to jednak była aktywność należąca do tej dzielnicy i wtedy jednak to się powinno właśnie odblokować. How can I help you? O, tak kurczę liczyłem, że może będą tutaj właśnie jakieś kolejne prezenty, więc zdecydowałbym się i na ich zakup. I knew you'd recognize its worth. I knew you'd recognize its worth. Please come again. Oczywiście tylko po jednej sztuce. Mogłem sobie kupić, nic więcej. Przebiegnijmy się jeszcze kawałek. Niewykluczone, że tutaj po drodze znajdziemy coś jeszcze. Brakuje mi na tym obszarze sztandaru, który byłby właśnie takim miejscem, z którego moglibyśmy następnie w przyszłości się przenosić. Zauważyłem, że tu jest jeszcze mała skrzynka. Też sobie otworzyłem przy okazji. I sztandar rzeczywiście widać, ale to ten odkryty. No dobra, czyli w tym przypadku akurat nic nowego. Jeszcze jeden piesek. Ha! To zobaczmy, o jakie zdjęcie tutaj chodzi. Zrób zdjęcie świętego władcy Guana otaczanego czcią w mauzoleum Kanteibio. Czy jakkolwiek się to czyta właściwie. Punkt orientacyjny też przy okazji. No i teraz dopiero poziom pierwszy. Na wejściu rozumiem, że zrobimy zdjęcie. Bardzo dobrze. No i teraz wreszcie nam się tutaj coś odkrywa. Chociaż szczerze, nic takiego się nie pokazało. Ale niewiele tych rzeczy faktycznie tutaj. Bo jeśli chodzi o Yokohamę, to kurczę, patrzcie, że trzy dzielnice już oczyszczone w 100%, więc naprawdę niewiele zostało. A nie, cztery dzielnice, to ta by była ostatnia tak naprawdę. Interesujące, tylko że oprócz tego jest jeszcze inne. Jest jeszcze trochę innych rzeczy. Na tę chwilę to jednak rzućmy sobie okiem. Na przykład tutaj, te style walki, o, pojawiło się coś nowego. To chyba po prostu nowe ataki mi się odblokowały, dzięki temu, że osiągnąłem kolejne rangi. Tak samo jeśli chodzi o szable, amerykańskie przeszkolenie. Tutaj jest w ogóle więcej tych rzeczy. Ja to mogę sobie też poza nagraniem tak naprawdę sprawdzić i zapoznać się z tym wszystkim. No bo są tutaj podane oczywiście te różne kombinacje. Jeśli chodzi o więzi, no to mamy właśnie Mafiu Perego. Ale dalej możemy jeszcze pracować nad tymi więziami faktycznie. Encyklopedia. Mafiu Pery właśnie. Myślałem, że więcej tutaj będzie napisane, szczerze mówiąc, bo to jest wpis zaktualizowany po prostu. No i tutaj będziemy mieli na pewno te punkty orientacyjne odwiedzone, ta przystań na przykład. A teraz to, co odwiedziliśmy tutaj, mauzoleum właśnie. I Motomachi, czyli ta dzielnica, do której tutaj trafiliśmy. Całkiem fajnie się swoją drogą prezentuje. No jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj jakaś broń nowa nam wpadła. Szabla świtu. Jeśli bym się decydował na szablę, to właśnie
ta byłaby najlepsza, ale w porównaniu do niektórych broni i tak niezadowalające te ataki, w sensie statystyki ataku. No i proszę, dostajemy wreszcie coś na głowę, coś nowego. Opaska zapaleńca. Ta czapka łowcy na razie bym jej nie chciał. Tutaj mundur marynarza, kurczę. Najlepsze statystyki, obrony, ale pewnie postawię na wygląd. A tu jest też coś nowego, strój codzienny zbiera. Dobra, na razie ten mundur marynarza sobie zostawię, ale pewnie jeszcze to będę zmieniał. Morskie rękawiczki, pistoletowy perfekcjonista, to jest taki właśnie zestaw tutaj. No tu akurat nie ma z tych najlepszych rzeczy czegoś. Jeszcze tylko akcesoria. Zaczynają się też niektóre powtarzać, przynajmniej pod względem nazwy, bo nawet jeśli jest ta sama nazwa, no to statystyki, jakie rozwijają, bywają różne, mimo wszystko. No i właśnie, jeśli chodzi o rozwój postaci, to tutaj wreszcie powinienem zainwestować, bo mam naprawdę całkiem sporo punktów i intelekt się pewnie przyda, coś akurat z tego drzewka, bo mam już 2 punkty. I z tego co pamiętam, to potrzebowaliśmy tutaj gdzieś tych 2 punktów intelektu. Pytanie tylko, gdzie? Tutaj zwiększona skuteczność lekarstwa. Może weźmy to sobie. I teraz dalej. Pomoc sojusznikom, pigułki uzdrawiające. Tutaj też te punkty intelektu akurat wymagane. To jest też ciekawe. Pozwala ci widzieć specjalne przedmioty w sklepach. Może weźmy to. A, tylko najpierw muszę coś innego odblokować. Wymiana. Zmniejsza ilość pieniędzy potrzebnych do ulepszania wyposażenia. No i dzięki temu dobre oko. Dobra, są jeszcze 3 punkty. Tutaj fala osłabiająca. Tylko, że to są rzeczy, z których ja na razie za bardzo nie korzystam. Może bardziej pójdziemy w coś tutaj. Ogólny atak umiejętności walki. Zwiększa obrażenia i obrażenia ki zadawane umiejętnościami walki. Tylko, że to 5 punktów, kurczę. A ja potrzebuję czegoś najlepiej od razu za 3 punkty. Zwiększa obrażenia zadawane atakami błyskawicznymi. A, bo to jest to R1 plus góra. Praktycznie z tego, kurczę, niestety nie korzystam. Zużycie ki zmniejszone podczas blokowania. Poprosimy to. Poblokuję też trochę, więc przyda się. 1 punkt zręczności jedynie jeszcze na coś się ma nam tutaj przydać z tego co widzę. Pytanie tylko na co, bo wszędzie widzę 2 punkty minimum tutaj. Po udanym strzale w głowę z łuku zwiększa obrażenia maksymalnego ki zadawane pobliskim wrogom, przez co stają się oni bardziej podatni na przestrach. To poprosimy. Strzelamy z łuku w głowę dość często mimo wszystko, więc coś takiego się akurat nam przyda. No dobra, ja tutaj gdzieś sobie zapiszę grę, podchodząc do sztandaru, a teraz się z wami pożegnam. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie tego materiału i do usłyszenia następnym razem. Cześć!